Aby iterować elementy tablicy lub wykonać kilka razy blok instrukcji, możemy wykorzystać w tym celu kilka różnych pętli, które będą iterować wszystkie elementy w kolekcji lub dopóki jakieś wyrażenie boolowskie nie zmieni się na true lub nie wyjdziemy z pętli za pomocą instrukcji break. Najbardziej podstawową pętlą jest pętla while, która wykona dany blok kodu tak długo, jak dane wyrażenie typu boolean zwraca wartość true. Na przykład Możemy wypisać liczby od 0 do 3 w następujący sposób. Zadeklarujemy jakąś zmienną pomocniczą i, która będzie równa 0. I następnie w pętli While określimy warunek, czy i jest mniejsze lub równe 2. I dopóki tak się będzie działo, wypiszemy WriteLine wartość i, a następnie zwiększymy wartość i o 1. Uruchomię projekt w trybie debugowania, abyśmy mogli przejść przez wszystkie iteracje. Najpierw deklarujemy zmienną i i przypisujemy jej wartość równą 0. Następnie mamy instrukcję while, dla której sprawdzamy warunek, czyli czy i jest mniejszy lub równe 2. I ten warunek oczywiście zwraca true, więc wchodzimy do bloku, w którym wywołujemy console.writeline i i w konsoli wyświetlana jest wartość 0. Następnie zwiększamy wartość i o 1. Wracamy, aby ponownie sprawdzić warunek, teraz z i równym 1 i znowu wartość tego wyrażenia zwraca true, więc ponownie wykonujemy blok kodu. Po drugiej iteracji i jest teraz równe 2 i powinien to być ostatni raz, gdy ta pętla zostanie wykonana. Następuje wywołanie console.writeline i inkrementacja wartości i. Teraz i jest równe 3, a warunek zwraca false, ponieważ 3 nie jest ani mniejsze, ani równe 2, a my w końcu wychodzimy z pętli i program zakończył wykonywanie. Wiedząc jak działa pętla while, możemy jej użyć do iteracji elementów naszej zmiennej cars za pomocą zmiennej i. Zamiast przekazywania i do Lane right możemy przekazać element z tablicy, o indeksie wartości i. Więc do console.writeline przekażemy cars z indeksem i. Nasza tablica zawiera trzy elementy, więc ostatni będzie miał indeks o wartości równej 2. Zatem warunek i jest mniejszy lub równy 2 jest odpowiedni dla naszej tablicy, ponieważ nie będziemy odwoływać się do indeksu poza granicami tablicy, ale na to lepszym sposobem jest użycie własności length z tablicy cars zamiast hardkodowania wartości 2. Warunek będzie teraz wyglądał następująco. I jest mniejszy lub równe cars.length. Ale właściwość length jest równa 3, także mając taki warunek w ostatniej iteracji pętli odnosilibyśmy się do elementu o indeksie 3, który nie istnieje w naszej tablicy, a program wyrzuciłby wyjątek. Musimy zmniejszyć wartość length o 1 lub po prostu pozbyć się znaku równości w ten sposób. I jest mniejsze od cars.length. To powinno wystarczyć. Uruchommy program i zobaczmy wyniki. Nie został wyrzucony żaden wyjątek i zostały poprawnie wypisane elementy naszej tablicy. A jeśli z jakiegoś powodu musimy wyjść z pętli while zanim dane wyrażenie boolean zwróci false możemy to zrobić za pomocą instrukcji break. Załóżmy, że jeśli podczas iterowania po elementach znajdziemy wartość BMW chcemy wywołać Console console.writeline.by i wyjść z pętli. W tym celu w bloku while ustawimy nasz warunek czyli if cars.odi jest równe BMW to wtedy console.writeline.by instrukcją break wychodzimy z pętli. Teraz jeśli uruchomię program Wykonywanie pętli while powinno zostać zakończone po elemencie BMW. Jak widzimy, tym razem program nie wyświetlił ostatniego elementu, jakim jest Mazda.